Cześć dzieciaki. Chcecie się dowiedzieć, co wilk robił w swoje urodziny? No to posłuchajcie. Pewnego pięknego popołudnia do drzwi wilka zapukał Alfred. Cześć wilku, zagrasz z nami w nogę? Z wielką przyjemnością, odparł wilk. A przy okazji chciałbym umówić się z wami na moje urodziny. W tym roku planuję, ale nie zdążył dokończyć zdania, bo Alfred już gdzieś pognał. Rozgrywany w lesie mecz już się zaczął. Dzień dobry, przywitał się wilk. Kto prowadzi? Czerwoni, 2-1, odrzekła wilczyca. Najwyższy czas, żebyś do nas dołączył. Wchodzę, zawołał wilk do swoich kumpli, wybiegając na boisko. Zrobiło się wielkie zamieszanie. Piłka do wilka, dribbling Alfreda, główka Edmunda, potem wrzask panny Yeti, gol! Dla niebieskich, super! Mecz był bardzo zacięty. Niebiescy zwyciężyli. Korzystając z dobrych humorów swoich kolegów, wilk oznajmił. Posłuchajcie, postanowiłem urządzić mega przyjęcie z okazji urodzin. Odbędzie się w sobotę u mnie w domu. Przyjaciele zaczęli spoglądać po sobie z niepewnymi minami, z wyjątkiem Edmunda oraz smoka zajętego obgryzaniem liści. Do licha, odezwał się Walerian. W sobotę jestem zaproszony do mojego kolegi Lucjusza. A ja, powiedział Alfred, mam mecz koszykówki i bardzo mi przykro, ale nie mogę go opuścić. W sobotę wybieram się na kurs gotowania, oznajmił gruby Ludwik. A ja, wymamrotała wilczyca ze spuszczonymi oczami, jem kolację z moją najlepszą przyjaciółką Ludmiłą. Wilk poczuł, jak wąsy jeżą mu się z wściekłości i wybuchnął. W porządku, zrozumiałem, nie ma sprawy, możemy moje urodziny przenieść na przyszły rok. Cześć wszystkim! Rozzłoszczony wilk poszedł się dąsać do lasu. Nie patrzył, dokąd idzie, tylko bezmyślnie kopał, co mu wpadło pod nogę. Kamienie, kawałki drewna, gdy nagle łup! Ojej! Zawył wilk, łapiąc się za stopę. A cóż to takiego? Schylił się, by podnieść dziwny przedmiot. Była to niezwykła butelka. Pozłacana i zakorkowana cudacznym rzeźbionym korkiem. Zaintrygowany wilk obejrzał flaszkę z bliska. Cóż tam może być w środku? Zawahał się przez chwilę, a potem z wielką ostrożnością ją odkorkował. Z butelki wyleciała chmura złotego pyłu i przybrała nad głową wilka kształt podobny do ptaka. Cześć, wilku! To twój szczęśliwy dzień! Jestem dżinem, który mieszka w butelce. Spełnię twoje 3 życzenia. Słucham cię, mów. Wilk ze zmarszczonymi brwiami przyglądał się zjawie. W sumie to spotkanie zdarzyło się w doskonałym momencie. Miał dość lasu i swoich przyjaciół. Chciałbym być gdzie indziej. Bardzo, bardzo daleko stąd. Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem, oznajmił uroczyście dżin. Trzask, trzask, trach! Wokół wilka zaiskrzyło i hop! Już go nie było. Znikł. Wilk obudził się na rozległej, czerwonej równinie pełnej rozpadlin i kamieni. Witamy na Marsie, oznajmił z triumfem dżin. To najdalej, dokąd mogłem cię wysłać. Jeśli będę ci potrzebny, potrzyj butelkę 3 razy, a natychmiast się stawię. Zaczekaj! Zawołał przerażony wilk. To jakieś nieporozumienie. Myślałem o czymś, ładniejszym. Trzeba było tak mówić od razu. Westchnął obrażony dżin. Trzask, trzask. Tym razem poszło dużo lepiej. Słońce, drzewa pełne owoców,
plaża z żółciutkim piaskiem, turkusowe morze. Nie najgorzej, powiedział Dżin, dumny ze swojego dzieła. Cała ta rajska wyspa jest tylko dla ciebie. Wilk wykąpał się, przegryzł coś, zdrzemnął się, potem znowu się wykąpał, przegryzł coś i znudził się śmiertelnie. Ach, myślał sobie, jak byłoby fajnie, gdybym miał ze sobą swoich przyjaciół. Ale zaraz się skrzywił. Moi kumple lepiej bawią się beze mnie. Bo tak właśnie uważał. Dla zabicia czasu wilk postanowił zwiedzić wyspę. Wyrąbując sobie ścieżkę maczetą, zgłębił się w dżunglę na kilka metrów. Jakie to było męczące! I jeszcze wszystkie te wściekłe komary, które nie przestawały bzyczeć mu nad głową. Całe szczęście, że przynajmniej nie ma tutaj węży, mruczał do siebie wilk. Nie znoszę węży. I dokładnie w tej samej chwili spadł na niego wielki pyton papułaski. Olbrzymi zwierz powoli, ale nieubłaganie zaciskał swoje cielsko wokół wilka. Ten zaś ostatkiem sił pocierał, aż udało mu się potrzeć trzy razy cudowną butelkę. Na wezwanie zjawił się dżin. Wzywałeś mnie? Zapytał. Cóż mogę dla ciebie uczynić? Masz może trzecie życzenie? Chcę wrócić do domu. Z trudem wydusił z siebie wilk. Twojemu życzeniu stanie się zadość, rzekł rozczarowany dżin. Doprawdy, sądziłem, że na koniec wymyślisz coś naprawdę wystrzałowego. Wilk otworzył oczy i... Och, co za ulga! Był z powrotem w swoim lesie. No, nareszcie jesteś! Zawołał pan Puchacz, lądując tuż przy nim. Gdzie ty się podziewałeś? Wszędzie cię szukaliśmy. Chyba zasnąłem w lesie, wyjąkał wilk. Powiedz raczej, że poszedłeś się dąsać, powiedział pan Puchacz. Ależ ty masz wredny charakterek. Wracaj już lepiej do domu, tylko nie zaśnij znowu gdzieś po drodze. Wilk ruszył przez las. Chciał jak najszybciej znaleźć się we własnym domu, nałożyć własne kapcie i wskoczyć do własnego łóżka. Z westchnieniem ulgi wszedł do domu. Nagle stanął jak wryty. Na środku salonu leżała wielka paka. A cóż to znowu takiego? Zdziwił się wilk. Przecież niczego nie zamawiałem. Zbliżył się do paczki, gdy wtem... Niespodzianka! Niespodzianka! Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, wilku! Wilk został obsypany morzem konfetti i otoczony przez wszystkich swoich przyjaciół. Już całkiem zapomniał, że to właśnie dzisiaj są jego urodziny. A ja myślałem, że macie w nosie moje urodziny, powiedział zawstydzony. Od dawna planowaliśmy dla ciebie przyjęcie niespodziankę. Ach, ty głuptasie, śmiał się Walerian. Dlatego musieliśmy wszyscy przed tobą udawać. Najtrudniej było przekonać wilczycę do kłamstwa, ale się udało. Wilczyca podała wilkowi malutką kopertę. To dla ciebie, od nas wszystkich. Z bijącym sercem wilk otworzył liścik i przeczytał. Kochany wilku, wygrałeś tydzień nad morzem w towarzystwie wszystkich koleżanek i kolegów, jakich masz. Wyjazd zaraz po przyjęciu. Wilk z uśmiechem spojrzał na swoich przyjaciół. Z pewnością dzisiaj już nie uda mu się trafić do łóżka, ale niech tam. I dobrze.